Planujesz podróż do Rzymu, ale nie wiesz od czego zacząć? Dzisiaj pokażemy Ci w 7 krokach, jak zorganizować niezapomniany wyjazd do Rzymu, nie wydając przy tym fortuny. Od wyboru najlepszego lotu, przez to jak szybko, tanio i wygodnie dostać się z lotniska, jak poruszać się po mieście, aż po wybór idealnego miejsca na nocleg. Po naszym kolejnym niedawnym pobycie w Rzymie mamy dla Ciebie masę wskazówek. Pokażemy Ci, gdzie zatrzymać się w Rzymie, aby mieć łatwy dostęp do większości atrakcji i przy tym nie przepłacić. Dzisiaj pokażemy Wam, ile kosztował nasz budżetowy wyjazd do Rzymu. Zapraszamy! Każdy, kto kocha podróże i odkrywanie nowych miejsc, powinien zobaczyć Rzym choć raz w życiu. Wieczne miasto jest wyjątkowe, niepowtarzalne i z całą świadomością mogę powiedzieć, że jest jednym z najpiękniejszych miast na świecie. A dziś opowiemy Ci, jak zorganizować wyjazd do Rzymu na własną rękę, tak aby przy tym nie zbankrutować. Na wstępie warto wspomnieć o samym dostaniu się do Rzymu. Najlepszą i najszybszą opcją będzie oczywiście samolot. O tym, jak szukać tanich biletów lotniczych, mamy osobny odcinek, także zachęcam do obejrzenia tamtego filmu. Link umieszczę na dole w opisie. W Rzymie są dwa lotniska i pamiętaj, aby zwrócić uwagę na to, na jakim wylądujesz. Pierwsze z nich, które jest bliżej centrum miasta, to port lotniczy Rzym Ciampino. Drugi port lotniczy to Fiumicino na obrzeżach Rzymu. Jak dostać się z lotniska do centrum Rzymu? Pierwszymi opcjami będą taksówka i Uber, jednak jest to opcja zdecydowanie najdroższa. Drugim sposobem, z którego mieliśmy szansę skorzystać podczas naszego ostatniego pobytu w Rzymie, jest transport oferowany przez Booking.com. Czasami są promocje i oferty specjalne na Booking, także warto sprawdzać. Nam trafiła się właśnie taka okazja, bo na terenie całego Rzymu, jeśli zarezerwowało się nocleg za ponad 400 euro, transport z lotniska był gratis. Jeśli zdecydujesz się na taką opcję, na lotnisku czekać będzie na Ciebie kierowca z karteczką z Twoim nazwiskiem. Kolejna opcja na dostanie się z lotniska do centrum Rzymu to pociąg Leonardo Express na dworzec Roma Termini. Trzeba jednak zaznaczyć, że pociąg ten kursuje wyłącznie z lotniska Fiumicino. Jest to bardzo wygodny sposób na dostanie się do centrum Wiecznego Miasta. Wydaje mi się, że na chwilę obecną najbardziej popularny. Pociąg kursuje co kilkanaście minut, a cały kurs trwa około 30 minut. Z lotniska Fiumicino kursują również pociągi regionalne. Są to połączenia z kilkoma stacjami, jest to tańsza opcja niż Leonardo Express, ale podróż trwa dłużej. Następną opcją na dojazd do centrum Rzymu z lotniska będzie autobus. Autobusy TeraVision kursują zarówno z lotniska Fiumicino, jak i Ciampino. My skorzystaliśmy z tej opcji podczas naszego pierwszego pobytu w Rzymie. Autobusy dojeżdżają do głównego dworca Termini. Ostatnią, bardzo wygodną opcją dojazdu na lotnisko oraz z lotniska będzie dojazd autobusem typu shuttle. Z takiej formy dojazdu skorzystaliśmy, opuszczając Rzym podczas naszego ostatniego pobytu. Przystanek Seat Bus Shuttle znajdował się niedaleko Zamku Świętego Anioła. Przystanek był oznaczony, na miejscu czekał pracownik, który sprawdził bilety, a bilety zakupiliśmy online. Bilet kosztował nas 7 euro, jest to świetny wybór, biorąc pod uwagę jakość, cenę i wygodę, bo jeden z przystanków tego autobusu znajduje się kilka minut spacerem od hotelu, w którym się zatrzymywaliśmy. Nie trzeba więc się martwić kolejnym transportem z dworca głównego do hotelu, ale tutaj oczywiście zależy, gdzie się zatrzymasz. Przy wyborze naszego hotelu był to transport tani i naprawdę dobry. Kiedy najlepiej jechać do Rzymu? W Rzymie lata są upalne, a zimy łagodne. Według mnie najlepszą porą na odwiedzenie Rzymu będzie okres poza sezonem. Aby zwiedzić miasto, upał może być sporą przeszkodą. Uwierz mi, stanie w kolejkach do największych atrakcji w 40-stopniowym upale w tłumie turystów nie należy do najprzyjemniejszych. Kwiecień, maj oraz wrzesień i październik mogą być właśnie tymi miesiącami, które będą wymarzone do eksploracji stolicy Włoch. My niedawno byliśmy w Rzymie w Natalii urodziny, czyli pod koniec listopada i pogoda była wymarzona. Żona do zwiedzania. I lato nam się zrobiło, patrzcie, ja jestem w krótkim rękawku. Cudowna pogoda. A jest dzisiaj 1 grudnia. Wow. Zero upałów, nie tak wielu turystów, przyjemne 16-20 stopni. Ile kosztuje wycieczka do Rzymu? Oczywiście tu widełki mogą być ogromne. Rzym może być tani i drogi, w zależności jaki standard hotelu wybierzesz, w jakiej dzielnicy się zatrzymasz, do jakich restauracji pójdziesz. W restauracji można zjeść makaron za 8 euro, a można zjeść wykwintne danie za 50 euro. Street food, kanapki, supli będą opcją budżetową. Koszt takich dań to zaledwie kilka euro. Kochani, a za dwie takie, co to w ogóle jest? Bułeczki? Dwa takie pieczywka z mortadelą, Natalia ma salami z serem. Zapłaciliśmy 7 euro przy samej fontannie di Trevi, czyli jakoś super tanio nie jest, ale też nie jest jakoś super drogo, nie? A bardzo smaczne. Aby zaoszczędzić, warto unikać spożywania posiłków przy najpopularniejszych atrakcjach. To działa w sumie tak samo w każdym turystycznym mieście.
Moi drodzy, ten pokój w Rzymie kosztował nas 450 euro za 5 nocy, czyli poniżej 100 euro za nockę. Jak na Rzym to jest dosyć atrakcyjna cena. Może nie ma jakichś luksusów, ale najważniejsza jest lokalizacja. Słuchajcie, my jesteśmy prawie w samym centrum Rzymu, do Zamku Świętego Anioła. 5-10 minut drogi. Z tego miejsca można zwiedzać atrakcje jak po nitce do kłębka, jak to się mówi, czyli jedna po drugiej, idąc co 500 metrów traficie na Piazza Navona, Fontanne di Trevi i tak dalej, aż dojść można do Koloseum. Bezpośrednio stąd do Koloseum jest prawie godzina drogi na pieszo, 51 minut. Ale idąc i zwiedzając różne atrakcje po drodze, traficie tam, nawet się nie obejrzycie kiedy. Tuż pod nosem macie sklepiki, restauracje, bary, można zjeść, można zrobić zakupy, także wszystko jest na miejscu i jesteście praktycznie w centrum Rzymu. Dlatego takie miejsca polecamy, jeżeli chcesz zrobić sobie budżetowy wyjazd i nie płacić miliona monet za hotel. Można oczywiście zatrzymać się taniej poza centrum Rzymu, ale wtedy trzeba brać pod uwagę, że trzeba do Rzymu dojechać, to jest czas, to są też pieniądze, a naszym zdaniem jak się wyjeżdża na kilka dni tylko, to warto ten czas przeznaczyć właśnie na zwiedzanie, a nie na dojeżdżanie do centrum. Była to świetna baza wypadowa, bo każda najpopularniejsza atrakcja była w zasięgu spaceru, dłuższego lub krótszego. I w cenie dostaliśmy gratis taksówkę z lotniska i śniadanie. W ile dni można zwiedzić Rzym? Tu trzeba będzie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy twoim celem będzie zobaczenie wyłącznie najważniejszych atrakcji miasta, czy poznanie Rzymu od podszewki. Aby zobaczyć wszystkie atrakcje Rzymu, najważniejsze i najsłynniejsze miejsca, cyknąć sobie fotkę bez zagłębiania się w ich historię, wystarczy ci 2-3 dni. My niedawno byliśmy w Rzymie na 5 dni i wciąż czujemy niedosyt. Ale Rzym ma tyle do zaoferowania, że nie da się wszystkiego zobaczyć w kilka dni, dlatego daj znać w komentarzach, jakie są twoje ulubione atrakcje w Rzymie i obejrzyj nasze. Zapraszamy. Uwielbiamy poznawać odwiedzone miejsca dobrze, czytamy historie, zbieramy materiały, aby tę wiedzę później przekazywać ci w filmach, na YouTube czy na blogu. Jednak biorąc wszystkie te aspekty na bok, gubienie się w uliczkach, spacerowanie bez celu, poznawanie kuchni, odwiedzanie lokalnych targów są dla nas ogromną frajdą. Za każdym razem można odkryć coś nowego i jeśli masz możliwość i odpowiedni budżet, to zostań w Rzymie jak najdłużej. No i będąc w Rzymie, nie można zapomnieć o zjedzeniu w tych klimatycznych restauracjach. Jak się poruszać po Rzymie? Moi drodzy, a naszym zdaniem najlepiej poruszać się po Rzymie na pieszo. Wszystko jest tak blisko siebie, że fajnie można od punktu do punktu dojść sobie bez problemu. Nie trzeba brać żadnej komunikacji miejskiej. Rzym według nas jest jednym z najpiękniejszych miast świata. Tu za każdym rogiem, na każdym kroku kryje się coś wyjątkowego i nie wspominając nawet głównych atrakcji, trzeba zobaczyć tu jak najwięcej i to właśnie chodzenie, zaglądanie w każdy kąt daje taką możliwość. Moi drodzy, nie wiem co jest w tym mieście takiego, ale uwielbiam jego klimat, jego vibe, po prostu idę tutaj ulicami i aż mi się dmicha cieszy. Odległości są naprawdę do przejścia. Jeśli jesteś osobą zdrową, sprawną i posiadasz wygodne obuwie, zwiedzaj Rzym na pieszo. Niestety cały czas spowalniają nas czerwone światła. Kolejną opcją, kiedy już nogi nie dają rady, a wy zapuścicie się w jakieś najodleglejsze zakątki Rzymu, będzie autobus miejski. Kochani, przejażdżka autobusem po Rzymie to koszt euro 50 za osobę. Nie mamy miejsca siedzące. No i taki kawał już byśmy chyba nie dali rady, co? Z godziny jesteśmy od centrum. Przystanki znajdziesz na każdym kroku, wystarczy jedynie kupić bilet. Niestety nie można kupić takiego u kierowcy w samym autobusie, co czasami nieco komplikuje sprawę. Na niektórych przystankach są specjalne maszyny, w których można kupić bilet. Kupiliśmy właśnie sobie 2 bilety na autobus, bo już za daleko mamy do chaty. Taki bilet kupisz również w kioskach, sklepikach typu Tabacci, które można spotkać dość często, oraz na głównych stacjach. No i moi drodzy, tak idąc z punktu do punktu, trafiliśmy do Termini. To jest taki główny dworzec autobusowy i tutaj gdzieś obok jest kolejowy. Jazda metrem będzie świetnym sposobem, aby uniknąć ulicznego ruchu. Metrem w Rzymie dojedziesz do każdej głównej atrakcji turystycznej. Pamiętaj jednak, aby uważać na kieszonkowców, bo ich zapewne najwięcej będzie się czaić właśnie w metrze przy największych atrakcjach turystycznych. Nie mieliśmy żadnych problemów z kieszonkowcami w Rzymie, ale po tym jak okradli nas w metrze w Paryżu, wolimy zawsze uważać, zwłaszcza właśnie na stacjach metra. Jak nas okradli, po czym poznać, że chcą cię okraść i jak można starać się temu zapobiec, znajdziesz w naszym filmie z Paryża, który podlinkuję wam w opisie tego filmu. W Rzymie kursują również tramwaje i choć podobnie jak metro, ilość linii nie jest za bardzo imponująca, to warto mieć na uwadze, że taka opcja poruszania się po stolicy Włoch również wchodzi w grę. Oczywiście są również taksówki czy Uber, jednak są to dość drogie opcje, z których nie korzystaliśmy ani razu.
Koszty jedzenia w Rzymie, jak wszędzie, będą zależały od tego, gdzie chcesz zjeść. Znajdziesz tu street food, możliwość przykąszenia czegoś na trasie za grosze, wykwintne restauracje, bary, kawiarenki, markety, opcji jedzeniowych w Rzymie jest całkiem sporo. My zazwyczaj płaciliśmy za makaron czy lasagne pomiędzy 9 a 13 euro. Dania mięsne będą nieco droższe, przykładowo pulpety w lokalnej klimatycznej restauracyjce kosztowały 14 euro. O tym, co warto spróbować będąc w Rzymie, o kuchni rzymskiej, o cenach w restauracjach, o street foodzie, i o tym, co, gdzie i za ile, przeczytasz w naszym wpisie, który jest już gotowy dla Ciebie do przeczytania na naszym blogu podróżniczym. Link oczywiście na dole w opisie filmu. Wybierając się do Rzymu, pamiętaj, że większość restauracji czy sklepików ma przerwę w środku dnia, także nie zdziw się, że jeśli wybierzesz się do wybranej przez Ciebie knajpy, ta będzie miała drzwi zatrzaśnięte na zamek. Większość nieturystycznych restauracji zamyka się mniej więcej o 15, by ponownie zacząć serwować ciepłe posiłki o 19 lub 20. Włosi jedzą kolację dość późno, warto więc mieć to na uwadze. Ale zazwyczaj znajdzie się jakaś restauracja dla turystów, która nie będzie miała przerwy, zwłaszcza jeśli jesteś blisko atrakcji turystycznych. To kosztowało 3,5 euro. Canolo 2,5. Ale szkoda, że nie było z ricottą. Niedziele są przeważnie dniami wolnymi. Część restauracji oraz sklepów może być w tym dniu nieczynna. Pani, przyszliśmy na kolację, ale nie ma miejsc dla nas. Musimy czekać. Natalia wykończona musi usiąść. 30 km przeszliśmy dzisiaj bez kitu. Jeśli już dostaniesz stolik w lokalu, wiedz, że niekiedy do rachunku będzie Ci doliczone tak zwane coperto, czyli dodatkowa opłata za nakrycie. Koszt coperto waha się od 2 do 4 euro. Jeśli chcesz uniknąć dodatkowej opłaty, możesz zjeść na przykład przy barze. Pokażemy Ci, gdzie dobrze zjeść i nie wydać miliona monet. Napiwki nie są obowiązkowe, lecz mile widziane. Jestem podekscytowana. Zaraz spróbujemy prawdziwych rzymskich specjałów. Jeśli wybierasz się na zwiedzanie najpopularniejszych atrakcji w Rzymie, zabukuj swoją wycieczkę lub kup bilet z wyprzedzeniem, na przykład online. Zaoszczędzisz tym samym sporo czasu. Nie będzie trzeba stać w kolejce po bilet, po czym jeszcze raz w kolejce do wejścia. Ostatnią poradą, wskazówką i tipem będzie to, że jeśli jesteś osobą, która nie spożywa glutenu bądź laktozy, w Rzymie będzie Ci ciężko. Tu króluje pasta, pizza, pieczywo i ser. Rzym nadziany jest atrakcjami jak dobry kek z bakaliami. Jednak tutaj nie będę o nich mówić, bo mamy już cały odcinek na temat naszych ulubionych atrakcji Rzymu. Jest to 21 naszych ulubionych miejsc, które zdecydowanie warto zobaczyć. Niektóre z tych miejsc pojawiły się dopiero niedawno na turystycznych mapach. Pokażemy miejsca, które jeszcze kilka lat temu, kiedy tu byliśmy w Rzymie, nie były dostępne do zwiedzania przez turystów. Pin ten już wyświetla się na ekranie, więc kliknij i do zobaczenia tam. Cześć!